witajcie. Dzisiaj na prośbę z wielu stron, od uczestników i śledzących naukowo, robimy taki odcinek specjalny. We wtorki zazwyczaj są wywiady, ale dzisiaj spotkamy się z koronawirusem i ze szczepionką tak zwaną wektorową, czyli na przykład Oxford AstraZeneca. Ponieważ ta szczepionka ostatnio została zaproponowana w programie dedykowanym nauczycielom w Polsce, więc wzbudziła wiele kontrowersji. Ja bym powiedziała, co ona wzbudziła, ale nie używam brzydkich słów na ekranie. Po takim sztormie na temat szczepionek RNA, która nam zmienią genom, tak, tej wzdłuże na kółkach kwadratowej, teraz mamy kolejne tego typu burze związane ze szczepionkami wektorowymi, czyli tak zwanymi szczepionkami DNA. Więc ja teraz opowiem, co o tej szczepionce wynika z badań klinicznych i z publikacji naukowych, jak się to robi, w czym się to robi, co to daje, czego to nie daje, jaka jest stwierdzona w badaniach klinicznych efektywność tej szczepionki, jej skuteczność oraz bezpieczeństwo. No i jakoś tyle i zostawię Was z tą wiedzą. Być może na sam koniec też powiem, czy to jest etyczne, czyli co na ten temat wiemy. Tak z ocen bioetyków czy biologów angażujących się w takie dyskusje, jak i ze stanowiska Kościoła Powszechnego, które w tym wypadku jest jakby istotne ze względu na tak liczbę wiernych, jak i wyrażanie swoich stanowisk w tego typu sporach naukowych, bioetycznych zwłaszcza. Owo. Czyli od początku jest tak. Ja podlinkuję wszystkie materiały naukowe, z których skorzystałem, robiąc ten materiał, w opisie. To jest pierwsza informacja, bardzo naukowa i od podstaw. A druga jest taka. Szczepionka DNA, czyli tak zwana w nauce wektorowa, jest zbudowana na bazie wirusa. Jest to wirus DNA i ten wirus jest dla ludzi niegroźny. Czyli wybieramy sobie wirusa, który nie potrafi skutecznie zakazić nas, ludzi, wywołać wielkie objawy chorobowe. Bo są wirusy DNA, są też, to na ogół są adenowirusy, są też adenowirusy, które są dla nas chorobotwórcze. Nie wybierano takiego adenowirusa, wybierano adenowirusa w wypadku szczepionki Oxford AstraZeneca, szympansiego, który nam nic nie robi. Złego przynajmniej. On, zwłaszcza kiedy jest obrobiony metodami inżynierii genetycznej, tak jak w tym przypadku, nie jest w stanie namnażać się w naszych komórkach w żaden sposób. Jest w stanie do nich wejść i nie ma możliwości replikacji. Po prostu. Nie powstanie żadna kolejna cząsteczka tego wirusa. I wszystkie znajdujące się na rynku, już znajdujące się na rynku, ale jeszcze nie zarejestrowane w Unii Europejskiej preparaty tego typu, czyli szczepionki wektorowe, uwaga, podaję nazwy, to będzie Sputnik, CanSino, to jest chińska szczepionka, i Johnson & Johnson. Ona ma na razie największe szanse na rejestrację, bo wystąpiła po prostu. Badania są prawie zakończone, ona wystąpiła w procesie rejestracyjnym. To są szczepionki wektorowe. Mam przedziwne wrażenie, nie jest to wrażenie naukowe, to jest tak zwane czucie w żołądku, że, czyli mam takie przeczucie, że z kim ta szczepionka konkuruje, którą już mamy na rynku, jest największą przyczyną tej burzy, która się wydarza. Ale to jest moje wrażenie. Ono nie ma nic wspólnego z nauką, nie zbadałam tego. Zatem mamy szczepionkę, gdzie jest adenowirus, on ma swój kapsyd, nie ma otoczki białkowej, białkowo-lipidowej. On się inaczej, te wirusy jakby uszkadzają naszą komórkę, się z niej jako wysypują, więc one się nie obłaniają, tak jak koronawirusy. I jego materiałem genetycznym jest dwuniciowy DNA. W ten DNA, bardzo uproszczony i naprawdę niemalże zredukowany do zera, wkłada się DNA kodujące
białko spike. Co to znaczy? Czyli wzięto ten kawałek RNA koronawirusa, przepisano go odwrotną transkryptazą na DNA i ten DNA został włączony w sposób stosowny do tego adenowirusa szympansiego, czy tam tego, co z niego zostało, i wsadzony w ten kapset. I ten kapset, zawierający ten materiał genetyczny, który nie jest materiałem genetycznym koronawirusa, bo materiałem genetycznym koronawirusa jest cząsteczka RNA bardzo przypominająca do złudzenia nasz ludzki mRNA. Natomiast tutaj na bazie tamtego fragmentu genomu koronawirusa zrobiono DNA i ten DNA jest włożony do tej szczepionki. Co się dzieje? Te szczepionki, gdy taki konstrukt, bo takie coś nazywamy konstruktem, to jest wynikiem inżynierii genetycznej. Czyli gdyby wirusy były organizmami, moim zdaniem nie są, bo są cząsteczkami, ale okej, to by się to nazywało genetycznie modyfikowany organizm. Ale wirusy nie są organizmami, więc jakby no nie ma nazwy na to, co to jest. To jest konstrukt genetyczny. Białkowo-nukleoproteinowy. Tyle per definicja to jest. I teraz ten konstrukt jest podawany i co się dzieje wtedy w naszych komórkach? On jest w stanie wniknąć do naszych komórek. Jak powiedziałam, się tam nie namnaża. Kapset się otwiera. To jest białkowe, takie ikosahedralne, bardzo, taka piłka futbolowa, bardzo fajna. To się otwiera. Troszkę mniej ścienna niż piłka futbolowa. To się otwiera. I ten DNA jest wypuszczony. DNA ma zdolność wchodzenia do jądra komórkowego. On tam sobie wchodzi. Nie włącza się do naszego genomu. Zdarzenie takie jest bardzo mało prawdopodobne. Adenowirusy są stosowane w innych metodach terapeutycznych, eksperymentalnie i są uznawane za, na przykład w terapiach genowych, i są uznawane za niewłączające się do genomu. Takie zjawisko zaobserwowano raz u psów, gdzie się testuje pewne terapie genowe z adenowirusami, ale tam jest tak zwany efekt skali, czyli się wstrzykuje gigantyczne liczby cząsteczek takiego terapeutycznego adenowirusa z odpowiednim genem, który ma nam naprodukować białka, które ma dokonać leczenia, czyli ma zostać wyprodukowane białko, którego jakiś człowiek czy zwierzę eksperymentalne nie produkuje i w związku z tym jest genetycznie chore. Więc żeby spróbować wyleczyć, tak samo z miopatiami niektórymi tak jest. Więc te można próbować tak leczyć. Te adenowirusy są stosowane eksperymentalnie w takich terapiach. I na jednej z takich eksperymentów na zwierzętach wykazano, że takie włączenie nastąpiło raz na ajwaj nie wiadomo co i nie wiadomo ile razy, ile milionów razy. I w dodatku tam jest miliardy razy więcej tych cząsteczek niż to, co podajemy w szczepionce. Te cząsteczki, jak powiedziałam, w naszych komórkach się nie namnożą, one tylko wyślą swój DNA do naszego jądra. On tam sobie będzie pływał, aż zostanie zlikwidowany, bo w jądrze też są DNOzy i robią porządek. Oczywiście skuteczność i wydajność tej szczepionki zależy też od pewnych zjawisk molekularnych, o których zaraz powiem, zanim się zaczniesz skuteczność liczona klinicznie, to jest jeszcze taka molekularna zabawa. Więc ten DNA wnika. No i co się tam dzieje? No jest DNA, ma znacznik start transkrypcji, to będzie transkrybowany. Podchodzi polimeraza RNA, DNA zależna, tak już sobie wielokrotnie opisywaliśmy, co się dzieje, powstaje mRNA. Powstaje mRNA białka spike. I od tego momentu to już działa tak, jak szczepionka, praktycznie jak szczepionka RNA, czyli ten RNA w formie tak zwanego HNRNA, czyli opakowywany specjalnymi białkami, przez pory jądrowe wychodzi z jądra. RNA nie jest w stanie wejść do jądra, ale wyjść potrafi. I tak się dzieje, to są same naturalne mechanizmy, które zawsze pracują w naszych komórkach. On wychodzi. Kiedy wyjdzie z jąder naszych komórek, to na bazie tego mRNA białka spike jest produkowane białko spike w procesie translacji. Tak jak z każdym innym mRNA, tak i do tego podchodzą rybosomy, podchodzi tRNA, podchodzi zestaw stosownych białek pomocniczych i po prostu białko powstaje. I białko spike powstaje i jest prezentowane w kontekście białek zgodności tkankowej, czyli na tych talerzach, tak, na tych łapach wystawionych z komórki. I układ immunologiczny się uczy rozpoznawać białko spike. O, to niedobrze. I uczy się produkować przeciwciała.
i mieć odporność komórkową przeciwko temu białku. Trwałość takiego konstruktu wiąże to z kilka tygodni, no tam dłużej nie pociągnie, jeśli się nie włącza, się nie włączy. No więc produkcja potem tego mRNA i tego białka spike jest nieco dłuższa niż w przypadku szczepionki RNA, jest mniej taka pikowa, ale to ma swoje konsekwencje, być może wcale niezłe dla skuteczności tego szczepienia po pierwszej dawce. Więc teraz molekularnie tyle się wydarza. Czyli od pewnego momentu, od wyjścia tego RNA białka spike do cytoplazmy, to już się działa tak jak szczepionka RNA, o której już tyle razy rozmawialiśmy. Do tego momentu jest ta inność. Teraz, bardzo ważne pytanie, które bardzo wiele osób mi zadało, więc na nie od razu odpowiem, zanim przejdziemy do tej skuteczności. Dlaczego to może tak długo być przechowywane? Czy tam są jakieś straszne konserwanty? Nie, proszę Państwa, ale nie ma żadnych strasznych konserwantów, tylko DNA z natury, i to już nam opowiadał też profesor Golik przy okazji opowieści w swoich obu zresztą wykładach, i o świecie RNA, i o szczepionce RNA. DNA jest znacznie stabilniejszy z natury od RNA. Innymi słowy, to, że on jest w stanie, że ta szczepionka jest w stanie w lodówce pół roku poleżeć, nie jest niczym dziwnym. Tam nie ma białek praktycznie, oprócz tego kapsydu adenowirusa, ale się nie ma co zepsuć. Są cząsteczki oczyszczone. Nic się tam nie wydarzy. To nie jest maleńkie, rekombinowane białko spike. O taką szczepionkę białkową to trzeba zabezpieczyć różnymi konserwantami, no bo będzie się chciała psuć. A tutaj po prostu leży sobie w lodówce, bo to jest DNA. Ono nie jest nagie, jest osłonięte tym kapsydem, więc to jeszcze go stabilizuje i jakby tyle. Te białka kapsydy, one są niezmiernie stabilne, dlatego cząsteczki wirusa są bardzo często bardzo trwałe w zewnętrznym środowisku. I no jest, by tam leży w tej lodówce te pół roku i co? Jest nadal aktywny, jest nadal dobry. Więc to jest wielki plus tej szczepionki, że nie trzeba mieć żadnych zamrażarek na minus 80, żadnych systemów transportowych, nic się nie zepsuje, bo kurier przyniósł, a portier się nie zorientował i dwa dni leżało na portierce, tak? W jakimś tam szpitalu to się zdarzały takie rzeczy, czy w jakimś punkcie szczepień. Tu się nie wydarzą takie rzeczy. Nawet jakby sobie bez lodówki poleżał parę dni, to naprawdę zaraz się nie zrobi nieaktywny. No, dwa tygodnie nie powinien bez lodówki leżeć. Nic nie powinno bez lodówki leżeć, dwa tygodnie mu się zaśmierdzi, natomiast w lodówce pół roku. To jest stwierdzone. Dobra, i to jest odpowiedź na bardzo drugie, kolejne pytanie, jak chcecie. Teraz skuteczność. Kochani, wielki tak zwany obóz, jak to mówi młodzież, został i foch, został strzelony przez różnych związkowców. Ja wiecie co, nie chcę wchodzić w całą tą politykę, bo to po prostu jest mało zabawne. Jak ludzie nie czytają, a bardzo koniecznie chcą strzelić obóza, że to jest mniej skuteczne. Otóż i tak, i nie, bo to zależy, co chcemy zmierzyć. Szczepionki RNA mają dość nikłą w porównaniu na przykład ze szczepionką przeciw grypie skuteczność po pierwszej dawce. Musi ta druga dawka nastąpić i musi nastąpić w ciągu tych 21 dni. Mniej bardziej tak zostało to zbadane, nie wydłużamy tych okresów, nie bawimy się. Natomiast szczepionka AstraZeneca była badana w czterech różnych badaniach klinicznych niezależnych, dwa w Wielkiej Brytanii, Brazylia i RPA. Tam różne wyniki poosiągano w tych badaniach, ale jednocześnie doszło do takich różnych pomyłek, że tam części osób w jednym ośrodku eksperymentalnym podano połowę pierwszej dawki zamiast pierwszą dawkę i tam różne rzeczy się działy, prasa to opisywała, więc ta szczepionka generalnie nie miała specjalnie dobrej prasy cały czas. Potem było ciężko analizować te wyniki, bo nagle te grupy, które dostały ten sam treatment, były bardzo mniej, jakby były mniejsze, dawały mniejsze statystyczne istotności. Ale zliczenie wyników powoduje, że jak zostało opublikowane w czasopiśmie Lancet, ja to Wam teraz po prostu przeczytam, bo to nie ma co udawać, liczby są konkretne. Czyli w badaniach klinicznych fazy 2 przez 3 skuteczność tej szczepionki, tam było około 20 tysięcy osób, ponad 20 tysięcy osób uczestniczyło w badaniu, bo to mamy tam podział pół na pół. Grupa badana dostawała tą szczepionkę AstraZeneca Oxford, ma skomplikowaną nazwę, która jest połączeniem tego czympanziego adenowirusa, czyli CHAD, OX i tak dalej, OX1 i potem nazwa fragmentu genu, który został włożony.
w tych badaniach klinicznych ustalono, że szczepionka ma 76% skuteczności po pierwszej dawce. To jest jakaś tam średnia z zakresu 59 do 86. I liczba 59 po pierwszej dawce to jest absolutnie skuteczność szczepienia przeciwgrypowego, normalnego przeciw grypie sezonowej. 86 to jest bardzo dobrze. Takie były zakresy po pierwszej dawce. Takich zakresów szczepionki RNA nie osiągały po pierwszej dawce, jeśli chodzi o skuteczność. I teraz po drugiej dawce, w zależności od ośrodka, tutaj rozrzut jest znacznie większy, on jest od 63 do 92%. I teraz to zależy od dwóch rzeczy. Jaki był tak zwany czasokres, nie lubię tego słowa, jaki był okres czasu, który to rusycyzm jest, jaki był okres czasu między pierwszą a drugą dawką? Minimalnie 28 dni. No i tak robiono, bo tak ustalono na początku, w fazie drugiej. Natomiast dzisiaj się okazuje, że jak wydłużyć ten okres do nawet 3 miesięcy, to nadal po tej pierwszym szczepieniu te przeciwciała, które powstały z czasami, człowiek jest chroniony, jakby nie potrzebuje niezbędnie tej drugiej dawki, żeby nie zachorować. A jednocześnie, jeśli poczekamy i drugą dawkę podamy po tych 3 miesiącach dokładnie, to albo więcej, to skuteczność nam rośnie. I ona wtedy osiąga te okolice tych 90%. Więc staje się absolutnie porównywalna ze szczepionką RNA. I teraz po drugie, chyba to zależy od wirusa, dlatego że w RPA te skuteczności były najniższe. Problem polega na tym, że ten wariant południowoafrykański może się wymykać tej szczepionce. No teraz jest kwestią, jak wielu koniecznie zmęczonych lockdownami celebrytów pojechało do Zanzibaru na wakacje. Tak? No, statystyczny Kowalski nie pojechał do Zanzibaru, ale byli miłośnicy podróży i atrakcji, więc no tyle. No. Ja nie jestem w stanie posiadać dane, ile tego wariantu południowoafrykańskiego jest w Polsce w tej chwili. Wiadomo, że ten angielski jest, ale on się temu szczepieniu poddaje. Póki co. Teraz mamy tak. Zresztą nowe szczepy będą zawsze powstawać i ja zawsze mówiłam, że szczepionki genetyczne, czy to będą szczepionki RNA, które są syntetycznymi szczepionkami, czy to będą szczepionki wektorowe, które nie są syntetyczne, one są tworzone przez żywe komórki. Zaraz do tego przejdziemy, bo wirus się nie może namnażać poza żywą komórką. Wirusy, jakie by nie były, wymagają jakiejś żywej komórki, permisywnej dla nich, żeby się namnażać. Tu nie ma innych wejść. Ergo. Skuteczność naprawdę absolutnie porównywalna z klasycznymi szczepionkami lub wyższa. Wcale nie goniąca mocno za liderem, czyli szczepionkami RNA. I teraz to jest szczepionka pomyślana dla powszechnego użycia. Więc zarówno sposób przechowywania o tym świadczy, że to można szczepić ludzi w Afryce. Nie trzeba mieć nic. Trzeba mieć przenośną lodówkę, taką wręcz turystyczną z wkładami lodowymi do środka i można zaszczepić kolejną i kolejną i kolejną, przepraszam za wyrażenie, murzyńską wioskę. Ja nie chcę tu być dziadersem, tylko chcę wytłumaczyć, że można sobie produkować dla bardzo bogatego świata bardzo eksperymentalne, fajne, pomysłowe, inteligentne produkty medyczne, takie jak szczepionki RNA, tylko one kosztują bardzo dużo pieniędzy. I jest jasne, że żaden trzeci świat nie będzie na nie stać. A są poważne sytuacje typu sytuacja w RPA, są poważne sytuacje typu sytuacja w Południowej Ameryce, są poważne sytuacje typu sytuacja w Indiach, pandemiczne, które one wymagają rozwiązania. I albo pierwszy świat da tanie rozwiązanie trzeciemu światowi, albo trzeci świat będzie chorował i będzie zawsze źródłem tej choroby dla tak zwanego pierwszego świata. A kordony sanitarne są nie do wybudowania we współczesności, ponieważ celebryci muszą jechać na plażę do Zanzibaru. No. Plaża w Sopocie była zamknięta, więc pojechali do Zanzibaru. Ja nie mówię, że nie trzeba jeździć do Zanzibaru. Ja już kiedyś tłumaczyłam, że to jest straszne, że te kraje nie mają z czego innego żyć i żyją z turystów i dzisiaj są bardzo biedne i bardzo głodne.
To jest straszne, że myśmy taki wymyślili modus operandi dla tych ludzi. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że mamy pewną odpowiedzialność wobec całego globu i musimy się dzielić produktami swojej myśli i funkcjonować w ten sposób, by ta pandemia się skończyła. Ona się nie skończy, jeśli nie będzie rozwiązań obejmujących biedniejsze kraje. Ta szczepionka jest tak pomyślana. Ona w wyniku umowy między konsorcjum AstraZeneca Oxford a firmą, która się nazywa COVAX i jest producentem szczepionek. Taka dawka ma kosztować 2-3 dolary. Tak? To jest nie do porównania cena z ceną. Oczywiście to zależy od kraju. No. Tak samo jak z lekami przeciw AIDS. No, wszyscy wiedzą, na czym to polega, tak? Że w różnych krajach różne leki, różne szczepionki różnie kosztują. Trochę się wszyscy składamy na to, żeby cały świat był bardziej bezpieczny. Nie ma innej możliwości. Globalna wioska jest. Nie da się pobudować kordonów sanitarnych. Kto myśli, że można, jest obrany z rozumu. I z serca, no bo co? Więc 2-3 dolary za dawkę, możliwość przechowywania niemalże na stole, już na pewno po prostu w lodówce 2 do 8 stopni, czyli w lodówce kuchennej, najtańszej. I teraz jedyny problem to jednak, że te dwie dawki są potrzebne, bo ta skuteczność jednak rośnie po drugiej dawce, tak? Jak są dwie dawki, to jest problem zawsze z logistyką, zwłaszcza w takich rejonach, gdzie nie wszystko jest zinformatyzowane, nie wszystko działa na kody QR. Nie. Istnieją światy inne niż nasz, gdzie nie ma cyfryzacji ochrony zdrowia, w ochronie zdrowia, o usługach medycznych i tak dalej. Więc dwie dawki są zawsze gorsze niż jedna dawka, no ale tu niespecjalnie mamy wyjście. I teraz jest kwestia, w czym to jest robione i czy to jest... sytuacja etycznie czysta czy nieczysta. No cóż, to zależy kto co uważa, jak to z etyką zwykle bywa. Moralność mamy własną, każdy swoją. Każdy stanie kiedyś albo przed tym Bogiem, w którego wierzy, albo przed swoimi następcami, będzie osądzony. Historia to zrobi, albo Bóg, jeśli w to wierzymy, albo bogowie, jeśli wierzymy w nich, albo... Tak to jest. Więc dobro czy zło jest kwestią wyborów, których dokonujemy. Teraz ta szczepionka jest produkowana w linii komórkowej. Ta linia komórkowa się nazywa HEK-293. To jest funkcjonująca od pół wieku, od 50 lat w nauce, w biologii, w medycynie linia komórkowa. Co znaczy linia komórkowa? Że była sobie komórka i jakimś działaniem, nagłą transformacją nowotworową za pomocą wirusa albo chemikaliów udało się sprawić, że jest nieśmiertelna, czyli dzieli się w nieskończoność, tak jak nowotwór. Ta jedna pojedyncza komórka jest wynikiem tego, że w 73 roku pewna Holenderka poddała się aborcji w mieście Leida, legalnej. I komórki płodowe tego płodu zostały przechowane w formie zamrożonej różne tkanki w ośrodku medycznym. I w tym ośrodku medycznym był postdoc z Kanady, który miał dostęp do tych komórek. A ponieważ miał badania związane z onkogenezą, po prostu szukał lekarstwa na raka, nazwijmy rzeczy prosto. Był dobrym człowiekiem, który chciał szukać lekarstwa na raka. Nadal to robi w życiu. On istnieje i żyje. Próbował uzyskać tak zwaną transformację nowotworową komórek. I z komórkami ludzkimi to nie jest takie proste w laboratorium, a w tamtych czasach to już było w ogóle nieproste. To są czasy przed PCR. To są czasy przed wielką inżynierią genetyczną opartą o to, co dzisiaj ją opieramy. Więc się umordował, już próbował wszystkie komórki, które miał w tej zamrażarce, no i w końcu wziął również i te różne komórki, które były tymi komórkami tak zwanymi embrionalnymi. I udało mu się stransformować komórki nerki. I
One nie przeżyły, prawie żadna z tych komórek nie przeżyła, ale po pewnych perypetiach jedna z nich stała się taką trwałą linią. Dlaczego ta linia komórkowa zrobiła wielką karierę w nauce? Dlatego, że jest jedną z właściwie nielicznych, czyli nie ma innej takiej, w której daje się wydajnie namnażać adenowirusy. Adenowirusy są podstawowymi wirusami zwierząt, które używamy w inżynierii genetycznej. Więc ponieważ jest to próbówka, żywa próbówka, w której się namnaża adenowirusy, w innych komórkach one się nie chcą namnażać, które mamy w laboratorium, w innych liniach, bo to w komórkach to by się jeszcze dało, tylko to nie można za każdym razem właśnie pobierać komórki i robić. Więc tutaj nikt nie abortuje żadnych dzieci, nie ma żadnej masakry krwawej, nikt nic takiego nie robi, nie ma żadnych komórek płodowych w szczepionkach, nic takiego się nie dzieje. To, co się dzieje, to 50 lat temu pewien człowiek unieśmiertelnił skutecznie, eksperymentalnie jedną komórkę płodową nerki. I dzisiaj jest to linia komórkowa, z którą pracują przeliczne laboratoria na świecie, tak medyczne, jak nie medyczne. To jest jedna z linii, jedna z setek linii komórkowych, które są używane do różnych rzeczy. Nie jest prosto zrobić linię komórkową. Ja już kiedyś wyraziłam swoje zdanie, że jeśli uczeni, którzy mają etyczne opory, ja je rozumiem, przeciwko stosowaniu takich komórek embrionalnych, no to nie mają innego wyjścia, jak znaleźć inne komórki, które nie będą embrionalne i dadzą się unieśmiertelnić, stworzą linię i dadzą się zakażać wydajnie adenowirusami. I tu nie mamy specjalnie innych wyjść. To nie da się czegoś zakazać, zresztą w imię czego? W imię swoich przekonań? To tak nie działa. Nie ma zakazów bez alternatyw. Mądrych, dobrych, skutecznych alternatyw. To nie istnieje. W dzisiejszym, ani we wczorajszym, ani w żadnym świecie. Teraz. Kościół powszechny w grudniu 2020 specjalną notą zatwierdzono 17 grudnia przez papieża Franciszka, skonstruowano przez Kongregację Nauki Wiary. Obwieścił całemu światu, cytuję, można korzystać z wszystkich szczepionek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne z pełną świadomością, że odwołanie się do takich szczepionek, jak właśnie te robione w komórkach HEK 293, nie oznacza formalnej współpracy przy aborcji, z której pochodzą komórki, z których zostały wyprodukowane. Oczywiście szczepionki RNA były testowane na tych komórkach, więc w ich procesie designu, w ich procesie obmyślania te komórki też były zastosowane, bo one są w bardzo wielu procedurach stosowane. I powie Wam to każdy pracujący w onkologii, dzisiaj naukowiec, w embriologii, w wakcynologii, w immunologii. No nie da się bez tych komórek funkcjonować w laboratoriach, one są wszędzie. Tak jak wiele innych linii, linia HeLa, jak komórki nerki małpi, która się zakaża bardzo wydajnie różnymi koronawirusami na przykład i tak dalej, i tak dalej. No po prostu nerka makaka. Więc to po prostu jest, takie linie funkcjonują, po prostu funkcjonują. Kościół powiedział swoje. No można być mądrzejszym od papieża, świętszym. To jest wszystko dozwolone. Moralność każdy ma. Jakby każdy sam się musi ze sobą zmierzyć. Te szczepionki RNA były testowane w tych komórkach. Są bioetycy, którzy twierdzą, że to jest mniejszy problem. Większy problem to jest to wytwarzanie, bo w istocie szczepionka AstraZeneca wytwarzana jest w ten sposób, że te komórki HEK-293 są zakażane tym konstruktem. Ten konstrukt się wydajnie namnaża w tych komórkach, chociaż w naszych się nie namnaża, ale w tych się namnaża. Wydajnie. Więc daje się potem te komórki, kiedy to namnożenie jest już pełne, jest go dużo, daje się te komórki lizować, czy też jakby otwierać delikatnie, te cząsteczki wirusa się z nich oczyszcza, a reszty nie ma. Oczyszcza się najczystsze możliwe cząsteczki tego adenowirusa, tego konstruktu, który potem jest podawany jako szczepionka. I to nie jest pierwszy raz, kiedy te komórki są stosowane do produkcji szczepionek
Są szczepionki przeciwko ospie wiecznej, przeciwko wściekliźnie, są też namnażane w tych komórkach. Są klasyczne szczepionki. Też te komórki są tam potrzebne. Ergo. Ja nic więcej tutaj już nie mam do dodania. Nie jestem tutaj, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Na pewno nauczycielom będzie stworzony wybór szczepionki. Jeśli chodzi o samą skuteczność, bezpieczeństwo, albo nie powiedziałam jeszcze bezpieczeństwo tej szczepionki, tutaj nie było żadnych natychmiastowych reakcji poszczepiennych, śmiertelnych czy ciężkich zachorowań. Były na te tysiące zaszczepionych w badaniu klinicznym osób trzy reakcje poszczepienne poważne. Tutaj to mam napisane, żeby Wam to przeczytać. Wystąpiło 175 poważnych reakcji niepożądanych w okresie poszczepiennym, 84 w grupie szczepionkowej i 91 w grupie kontrolnej, z których 3 były prawdopodobnie związane z interwencją. Tam było poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, 14 dni po szczepieniu drugiej dawki, niedokrwistość hemolityczna u osoby, której podano kontrolę i gorączka wyższa niż 40 uczestnika, które nie zostało rozkodowane, w której grupie był. Nikt nie umarł. Wystąpiły 2 dodatkowe przypadki poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego, które uznano za raczej niezwiązane ze szczepieniem. 10 dni po pierwszej dawce szczepionki i to się wydarzyło u osoby ze stwardnieniem rozsianym, która zgłosiła się jako ochotnik do eksperymentu, bo są na ochotnikach robione. Jeśli ktoś zgłosi ze stwardnieniem rozsianym, dostanie szczepionkę. A jeden w grupie kontrolnej, który wystąpił 68 dni po szczepieniu, więc to już jest za długi okres. Wszyscy uczestnicy, u których wystąpiły te reakcje, wyzdrowieli i wracają do normalnego życia. To jakby tyle na zakończenie. Widzicie, zapomniałabym o najważniejszej rzeczy. Chociaż mam notatkę. Dobrze. Nie będę zajmować Wam więcej czasu. Po prostu każdy niech sobie przemyśli. Ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o te szczepionki, zarówno RNA, jak i DNA, tutaj wybór jest raczej no taką sprawą techniczną tak naprawdę. Tu nie ma ani wielkich różnic w skuteczności, ani wielkich różnic w bezpieczeństwie. Tu jest kwestia, co nam będzie dostępne, myślę. Będzie częściej i w jakim ośrodku szczepień, jaki sprzęt występuje, czy da się przeprowadzić szczepienie tą szczepionką, czy RNA, czy trzeba będzie korzystać z tej szczepionki DNA, bo ona jest po prostu trwalsza i nie wymaga sprzętu typu zamrażarka minus 80. To jest aż takie proste. Są techniczne rzeczy. Także tyle. Dziękuję Wam dzisiaj.